pełnię obecnie funkcję wiceprezesa do spraw zagospodarowania i ochrony wód. Świadomość wśród wędkarzy poprawia się. Staramy się kontrolować usłownictwo na naszych wodach. Mamy w tym spore osiągnięcia. Tak samo jak i Straż Etatowa Zarządu Okręgu ma w tej kwestii bardzo duże i zaangażowanie, i wyniki. Cóż więc. No, życzyć oczywiście wszystkim wędkarzom takiej ryby i jak najmniej wykroczeń. Ochrona wód, wszystkich wód musimy chronić, i te, które dzierżawimy, i własne wody. Mówię o jeziorach, o małych jakichś zbiornikach zaporowych, czy tak jak Zalew Zembożycki w Lublinie. Oczywiście całe pojezierze włodawsko-łęczyńskie, na których mamy również dużo wydzierżawionych jezior. No, na pewno wędkarze nie przepadają za kontrolami w ogóle, a szczególnie za strażnikami, chociaż staramy się to robić uprzejmie, delikatnie, z zachowaniem wszelkich warunków bezpieczeństwa. No, myślę, że taka nasza jest rola. Nie jest to zbyt wdzięczna rola strażników, no ale na tym polega praca społeczna naszych strażników ze Społecznej Straży Rybackiej.